Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, tym razem o pewnych zmianach, które niebawem pojawią się na giełdzie papierów wartościowych i z tytułu właśnie, że te zmiany się pojawią. Wasze zlecenia oczekujące zostaną na wybranych walorach anulowane, a to wydarzy się już dosłownie za kilka dni. Warto o tym pamiętać z tego względu, że czasem niektórzy inwestorzy, w tym ja, ustawiają sobie jakieś zlecenie oczekujące, na przykład zlecenie kupna, zlecenie właśnie jakiejś sprzedaży swojego waloru z portfela swojej akcji na określonym pułapie, który znacząco odbiega od tego, co dzieje się na giełdzie, ale nie zawsze możemy notowania obserwować, no a czasem właśnie chcemy kupić przy określonym pułapie. Jeżeli to jest jakaś bardzo zmienna spółka z dużą zmiennością, no to nie bylibyśmy w stanie tego wyłapać, a jeżeli nasz limit wyczekuje, no to zlecenie gdzieś tam w arkuszu jest i jak kurs do tego pułapu dojdzie, no to ono jest zrealizowane. Wtedy trzeba oczywiście ustawić sobie czas realizacji takiego zlecenia, na przykład na jeden miesiąc do przodu, no i wtedy wszystko ok. Tylko w sytuacji, w której właśnie pojawiają się takie zmiany jak te, które nadchodzą, no trzeba będzie swoje zlecenie po prostu ponowić. Jeżeli chodzi o ustawianie takich zleceń, oczywiście to świetny pomysł, tylko trzeba pamiętać o tym, że mimo że danych akcji w portfelu nie macie, one blokują Wasze środki, żeby była jasność. To nie jest tak, że możecie sobie na 40 spółkach, mając 10 tysięcy złotych w portfelu, ustawić po zlecenia po 10 tysięcy złotych na kupnie na bardzo niskich pułapach. Może w końcu coś wskoczy. No nie, żeby tak zrobić, to musielibyście posiadać 400 tysięcy złotych, bo każda transakcja blokuje Wam środki na koncie. I teraz, co to za zmiany? Chodzi o zmianę kroku notowań dla wybranych podmiotów. Co to jest krok notowań? To jest ta najmniejsza zmienność, którą na kursie możemy obserwować, czyli minimalny ruch w górę lub minimalny ruch w dół. Jak spojrzymy sobie na akcję LPP, no to tutaj w arkuszu to jest bardzo widoczne, że widzimy, że najmniejszy krok notowań to 10 zł, bo widzimy 15 080, 15 090, nie ma pułapów co 5 zł. Natomiast to mogłoby się zmienić. Od czego by to wszystko zależało? Po pierwsze, od obrotów, które spółka generuje i to też klasyfikuje ją właśnie do konkretnej tabeli, o których tabelach zaraz powiem. No i też bardzo istotna jest liczba transakcji, która na walorach się pojawia. Na transakcje praktycznie nigdy nie zwracamy szczególnej uwagi, ale takie zestawienie zawsze się pojawia. Na przykład tutaj mamy zestawienie transakcji z dzisiejszej sesji, z sesji 27 marca. No i widzimy, że najwięcej tych transakcji, prawie 9 tysięcy było na akcjach PKN Orlen, 7,5 tysiąca na akcjach Dino, czy 6700 na akcjach PKO BP. Wcale to nie jest powiedziane, że jeżeli mamy spółkę dużo, nie wiem, tańszą, czyli na przykład, gdzie za jedną akcję nie płacimy, jak w przypadku, no niech będzie Dino, tych powiedzmy 400 zł, tylko płacimy złotówkę, no to, że tych transakcji będzie zdecydowanie więcej, no tak to nie działa, bo przecież wtedy po prostu nasze zlecenia będą opierały się na większej ilości akcji w danym pakiecie, ale to nie jest tak, że my tych transakcji będziemy więcej robić, więc po prostu transakcje zazwyczaj idą w parze z obrotem. To też jest istotne, bo jeżeli przykładowo na takim Orlenie, załóżmy, mamy najwięcej transakcji, ale obrót sumaryczny wcale najwyższy nie jest, to znaczy, że ta wartość przypadająca na jedną transakcję była po prostu nieco niższa. Z kolei w przypadku LPP, no to wygląda już nieco inaczej. Chodzi akurat LPP bym nie porównywał, bo tam wartość jednej akcji jest bardzo wysoka, no i po prostu jeżeli inwestor indywidualny chce złożyć zlecenie, no to minimum te kilkanaście tysięcy złotych musi po prostu wyłożyć. No, a w przypadku już tam, nie wiem, PKO BP czy Dino, no to jest to kilkaset złotych. Oczywiście to nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, bo przykładowo możemy przecież otwierać swoje pozycje na akcjach u jakiegoś brokera, gdzie mamy akcje cząstkowe i wtedy nie musimy za całość jakby tych transakcji otwierać, ale to są takie wyjątkowe przypadki. A więc zwracamy uwagę na obroty, na ilość transakcji na danym walorze i na tej podstawie dana spółka jest przyporządkowywana do konkretnej tabeli, gdzie mamy konkretne skoki notowań. O tym wszystkim powiem zaraz, powiem też o anulacji zleceń. Ja teraz wyświetlam materiał promujący Saxo Bank, partnera głównego naszego kanału, naszej społeczności, także facebookowej.
Partnerem głównym kanału Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim jest Saxo Bank. Jeżeli chciałbyś inwestować w jednym miejscu za pomocą jednej platformy, zarówno w akcje polskie, jak i zagraniczne, w indeksy polskie, jak i zagraniczne, europejskie, ze Stanów Zjednoczonych, Morze Azjatyckie, do tego waluty, surowce i inne, platforma od Saxo będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Nie bez powodu platforma staje się coraz bardziej popularna w ostatnim czasie, mając na uwadze bardzo konkurencyjne prowizje, które mogą być niższe w ramach tego, jaki obrót na platformie będziesz generował, choć tutaj oczywiście poziom depozytu też będzie znaczący, ale już te prowizje minimalne, standardowe, z którymi zaczynasz, są bardzo konkurencyjne, niższe niż w polskich domach i biurach maklerskich, co zresztą też możesz sprawdzić. Zachęcam do założenia konta, czy to demonstracyjnego, czy na prawdziwe pieniądze, wykorzystując link zawarty w opisie do tego materiału. A teraz przechodzimy do transmisji. Pamiętaj o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji dla zasięgów. No i wracam już do Was, drodzy widzowie. Przypominam o Saxo, o tych niskich prowizjach. Regularnie podpytujecie jeszcze o platformy. Wiele osób zakłada konto, nawet mimo, że ta nasza świetna promocja się zakończyła, to cały czas inwestowanie w Saxo jest bardzo opłacalne ze względu na bardzo konkurencyjne właśnie prowizje. Mamy dostęp oczywiście też do polskich akcji, i tych klasycznych, i tych w formie akcji CFD, gdzie możemy rozgrywać je zarówno na wzrosty, jak i na spadki. Takich akcji jest 61, a jeżeli zakładacie, że zbliża się korekta, że któreś walory chcielibyście na spadki rozgrywać, no to oczywiście jest taka możliwość. Bieramy sobie akcję CFD, wybieramy sobie no na przykład nasz polski rynek, bo oczywiście to nie musi być Polska. Tych rynków jest tutaj kilkadziesiąt dostępnych, 61 w tej chwili instrumentów możemy zarówno na wzrosty, jak i na spadki z giełdy papierów wartościowych rozgrywać. Oczywiście, jeżeli chodzi o akcję CFD, bo te akcje zwykłe, no to tam tych instrumentów jest 220 bodajże. A my już przechodzimy do konkretów i teraz wkrótce anulacja właśnie zleceń przez zmianę kroku notowań. I teraz po 12 miesiącach albo na kolejne 12 miesięcy, bo tak też można powiedzieć, będziemy zmieniać te kroki notowań dla poszczególnych spółek. I teraz wszystkie zlecenia na akcje, których dotkną te właśnie zmiany, o których zaraz powiem, nie zostaną anulowane po ostatniej sesji marca, a więc już naprawdę wiele czasu nam nie zostało. Ja nagrywam ten materiał 27 marca, czyli w zasadzie zostaje nam tylko jedna sesja giełdowa 28 marca, po której notowania będą anulowane i jeżeli nawet walory doszłyby do tego Waszego ciekawego miejsca na wykresie podczas pierwszej sesji już w kwietniu, po świętach wielkanocnych, no to Wam to nic nie da, bo jeżeli nie ponowicie sobie zlecenia, to ono po prostu po jutrzejszej sesji, po sesji 28 marca zniknie z arkusza zleceń. No i teraz patrzymy, co tutaj się takiego dzieje. Uchwała dotycząca określenia minimalnych wielkości zmian cen dla akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych, to tak zwane kroki notowań, które na krajowym rynku 5 lat temu przyszły sporą rewolucję. W 2019 roku wprowadzono sporą zmianę. No i tutaj mamy nawet możliwość ruchu na akcjach tego minimalnego kroku, skoku notowań o na poziomie 0,1 zł, czyli 0,01 grosza. 0,01 grosza. Wcześniej zmiana cen nie mogła być mniejsza niż 1 grosz. Z czym to się wiązało? No, na przykład spółki, które były wyceniane na poziomie 10 groszy, no to mogły albo zyskać 10%, albo stracić 10%, to był ten minimalny skok. Natomiast jeżeli teraz mamy 0,01 grosza, no to tutaj ponownie możemy nawet mieć wzrost na poziomie 0,1%. Czy spadek na poziomie 0,1%, nawet na akcjach spółki, gdzie jedna z nich jest wyceniana na poziomie 10 groszy. No i teraz tutaj mamy te zestawienia. Wszystko w zależności oczywiście na podstawie średniej dziennej liczby transakcji. To jest tutaj bardzo istotne, w której grupie się będziemy znajdować. Grupy od 8 do 13. dla akcji i ETF-ów i im wyższy numer tutaj ID tej grupy, no to tym te skoki są niższe. Oczywiście im więcej transakcji, no to tym te skoki będą niższe. I tutaj mamy tego pełną wiedzę. I teraz patrząc choćby na takie akcje LPP załóżmy, no to pokazywałem Wam przed chwilą ten skok na poziomie 10 zł, czyli widzimy, że akcje LPP byłyby w 11 grupie, mając na uwadze właśnie ten poziom no, wolumenów, który jest generowany, czyli ilości akcji
ilości transakcji, które w trakcie każdej pojedynczej sesji średnio są dokonywane. I tutaj mamy to zestawienie. To oczywiście jest przykład, całe zakwalifikowanie możemy sobie tutaj jeszcze odczytać tak naprawdę w tym zestawieniu. Ja Wam wkleję do opisu link i będziecie mogli sobie posprawdzać, jakie te skoki mogą być dla konkretnych grup. I teraz, ile tych spółek? 200 spółek, 200 spółek, drodzy widzowie, będzie dotkniętych tą zmianą tabeli kroku notowań. Z tych bardziej popularnych będą to m.in. Atal, Budimex, Bumex, CCC, CIG, NTR, GPW, Pepco czy choćby Rainbow Tours. Mam pełną listę tych 200 spółek, możemy sobie kliknąć i wejść na tę listę, sprawdzić, czy nasza spółka tutaj jeszcze też jej nie ma. Ja może tutaj tak spróbuję pokazać całą listę na jednym ekranie i na chwilę zatrzymać, żebyście sobie ewentualnie mogli zapauzować. One są chronologicznie i sprawdzić, czy Wasza spółka się tutaj znajduje. I teraz, idąc dalej, gdzie tych transakcji jest dziennych najwięcej? No i patrząc na poszczególne spółki top 50 z 2023 roku, zdecydowanym liderem jest Orlen. I tutaj średnia liczba transakcji na sesję to kilkanaście tysięcy, około 13 tysięcy sztuk. Co dodatkowo sugeruje nam, że ten dzisiejszy poziom 9 tysięcy był znacząco poniżej średniej. Bardzo wysoko mamy w zestawieniu Allegro, PKO BP, KGHM czy CD Projekt. To wszystko spółki z indeksu WIG20. Jeżeli chcielibyśmy szukać pierwszej spółki spoza indeksu WIG20, obecnie no to byłoby to CCC i tutaj około 1900 tych transakcji. Dalej już pojawia się Millennium, na przykład LPP bardzo niziutko, raptem 1300 tych transakcji dziennie jest średnio dokonywanych, no to też nie ma się co dziwić, że LPP nie jest w tej najwyższej grupie, no bo gdyby było, to wtedy, mimo że za jedną akcję płacimy powiedzmy 14 czy 15 tysięcy złotych, to te najmniejsze kroki to byłoby 2 złote, czyli na przykład byłyby zlecenia poustawiane na 14 tysięcy 2 złote, 14 tysięcy 4, 14 tysięcy 6 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może byłoby się, wiecie, tak rozstawiać po troszku, co też myślę, że trochę mogłoby blokować mocniejsze ruchy z racji tego, że po prostu tych zleceń co kawałek byłoby poustawianych naprawdę dużo. I to też dla inwestorów, którzy na przykład mają dostęp do 5 najlepszych ofert, a nie do całego arkusza, troszeczkę mogłoby zaburzyć obraz rynku, no bo mogłyby być te zlecenia, wiecie, bardzo tym niewielkim przeskokiem bardzo blisko poustawiane i de facto byśmy nie wiedzieli, gdzie jakiś większy koszyk jest i te boty, czyli nazwijmy to takie urządzenia, czy takie oprogramowanie, które automatycznie ustawia te zlecenia, mogłoby te zlecenia na minimalnym przeskoku poustawiać, wiecie, po parę sztuk i wtedy byśmy kompletnie nic nie wiedzieli, co się w arkuszu dzieje na danym walorze, nawet mając 5 najlepszych ofert, trzeba byłoby wtedy szukać dostępu do wszystkich ofert dla danej spółki, wtedy byśmy wiedzieli, gdzie jakieś większe koszyki czekają po stronie kupna, czy też po stronie sprzedaży, co jest oczywiście ryzykowne, bo gdybyście chcieli ustawić się ze zleceniem po każdej cenie, no to wiecie, na przykład chcielibyście kupić 1000 akcji LPP, no i widzimy tych 5 najlepszych ofert, oczywiście 1000 akcji to byłby olbrzymi pakiet, ale to tak dla przykładu mówię, ale już nie widzimy, co jest powyżej 15-120 i mogłoby się okazać, że tam na przykład jest jakaś dziura do 16 tysięcy i jakbyśmy ustawili zlecenie PKC, to byśmy od razu ruszyli bardzo mocno kursem właśnie w górę, czego byśmy może i nie chcieli, więc to też od razu Wam powiem, że ja osobiście rekomenduję zamiast ustawiać zlecenia PKC, jeżeli chcecie nawet szybko kupić walor, to jeżeli nie znacie oczywiście tego, jak arkusz jest zbudowany, to lepiej sobie ustawić zlecenie z limitem, po którym maksymalnie chcecie akcje kupić, czy też sprzedać, no bo nawet jeżeli nie uda się Wam wszystkie akcje kupić, czy wszystkie akcje sprzedać, to przynajmniej nie ruszycie kursem mocniej niż tego byście na bieżąco chcieli. To też bardzo istotna sprawa. No i tutaj, patrząc jeszcze na te dane, to tak jak powiedziałem, zwróćcie uwagę, czy nie ma tutaj Waszej spółki, z tego względu, że jeżeli jest, to wszystkie zlecenia po zakończeniu sesji 28 marca, które Wy macie oczekujące, zostaną anulowane i to też może sprawić, przede wszystkim jeżeli chodzi o te mniejsze podmioty, bo wiele osób zaśpi, wiele osób nie będzie wiedzieć, że to się dzieje już teraz w końcówce marca, że pierwsza sesja po świętach wielkanocnych może być taka, że na niektórych mniejszych spółkach będziemy obserwować spore ruchy w jedną, w drugą stronę, a to tylko dlatego, że arkusz zleceń będzie właśnie bardzo, bardzo mocno wyczyszczony ze względu na to, że wielu inwestorów swoich właśnie zleceń nie ustawi ponownie, tych oczekujących przede wszystkim. Oczywiście, żeby była jasność, większa część zleceń tak czy inaczej jest składana na jeden dzień, czyli inwestorzy ustawiają sobie do końca sesji jakieś zlecenie, które po zakończeniu notowań, jeżeli nie jest zrealizowane, to znika, ale ja mówię o tych wszystkich zleceniach,
zlecenia, które są ustawiane na dłuższy horyzont, na przykład na jeden miesiąc do przodu, i o tym musimy pamiętać. Na GPW oczywiście w ostatnim czasie też mieliśmy inne jeszcze zmiany, mieliśmy rewizję indeksów, między indeksami doszło do zmian, tutaj między innymi właśnie do indeksu WIG20 dołączyły akcje Budimex, a opuściły akcje Valore Asseco Poland, też na indeksach SWIG, MWIG mieliśmy zmiany pomiędzy SWIG-iem, a pozostałymi spółkami też dochodziło do zmian, więc zmiana kroku, zmiana składu indeksów, to są te zmiany, no i zobaczymy, czy nie dojdzie w przyszłości do zmian w stylu takim, że na przykład ograniczony będzie wpływ tych największych spółek na indeks z największą kapitalizacją, największymi obrotami, czy na przykład ograniczona nie zostanie ilość spółek w danym indeksie, jak na przykład teraz mamy limit 5 spółek z jednego sektora w jednym indeksie, no i mamy aż 5 banków, które wpływają na 40% mniej więcej, w 40% na indeks WIG20, co nam troszeczkę zaburza obraz rynku, i pytanie, czy to jest takie zdrowe, wydaje się, że chyba niekoniecznie, bo nasz WIG20 trochę takim indeksem WIG banki się stał. To są te takie główne zmiany, które mogą mieć miejsce na rynku. Oczywiście, no, jeżeli nawet, nie wiem, WIG20 miałby zostać rozszerzony, to już nie będzie ten klasyczny WIG20, WIG30. Czy taka zmiana może mieć miejsce? No, choćby w Niemczech mieliśmy przecież rozszerzenie DAX-a nie tak dawno. Wszystko jest tutaj, drodzy widzowie, możliwe. To byłoby ciekawe swoją drogą, gdyby nagle ten główny nasz indeks to nie był WIG20, już tylko WIG30. To by całkowicie zmieniło obraz rynku. No i też mielibyśmy na pewno dużo lepiej indeks zdywersyfikowany, gdyby te najmocniejsze spółki z MWIG-u 40 właśnie do indeksu dołączyły, jak choćby XTB, CCC, Eurocash, czy może jakiś kolejny bank. Benefit Systems też na pewno tutaj jest blisko, czy między innymi spółki motoryzacyjne, jak choćby Autopartner, też są bardzo wysoko w tym zestawieniu. To tyle na dziś. No, taki krótki program, ale też ten temat chciałem Wam omówić, żebyście na to zwrócili uwagę, żeby później nie było zdziwienia. Przypominam Wam o naszej grupie na Facebooku Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, gdzie regularnie dyskutujecie o tym, co dzieje się podczas kolejnych sesji w osobnych postach. Tak się ta grupa nazywa. Zachęcam Was do dołączenia, nawet takie grafiki, infografiki zacząłem wrzucać dzięki uprzejmości jednego z widzów, gdzie są kalendarze inwestora, gdzie są informacje, kiedy jaka spółka pokazuje wyniki, kiedy są jakieś ewentualne czaty inwestorskie ze spółkami, więc to świetne miejsce dla Was. Tutaj też w tej grupie informuję na bieżąco o wszystkich wydarzeniach, wszystkich nagraniach, które realizuję. Oczywiście przypominam o Saxo, partnerze głównym. W opisie do tego materiału znajdziecie wszystkie linki, w tym link do założenia konta w Saxo Banku na platformie inwestycyjnej. Przypominam, że zakładając konto z tego linka, dodatkowo wesprzecie kanał. Jak założycie z innego, no to już tego wsparcia ja nie otrzymam. Dziękuję Wam za uwagę. Wyświetlam listę wspierających z lutego, to ostatnie dni w zasadzie, żeby dołączyć jeszcze. Jeżeli ktoś dołączy jeszcze w marcu, to przez cały kwiecień na podobnej liście, ale już zaktualizowanej na cały marzec, będzie wyświetlany. Na koniec przypominam o kciukach w górę, subskrypcjach, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.